twoje miasto. Mieszkasz w nim, żyjesz i pracujesz. Losy twoje związane są z jego losami. Każdego roku w tym mieście zachodzą zmiany. W przeszłość odchodzi świat małych, ciasnych podwórek, brudnych, odrapanych murów, rynsztoków, piwnic i poddaszy zamieszkiwanych przez ludzi. Dąbrowa, Rokicie, Złotno, Karolew to słowa, które nabrały dziś nowych treści. Twoje miasto. Może mieszkasz w którymś z tych bloków? Może przechodzisz codziennie tędy? Zatrzymaj się, rozejrzyj się wokół siebie. To także twoja zasługa. Chcemy ci pokazać, jak wiele zrobiłeś dla swojego miasta. Z twoich złotówek deklarowanych na SFOS lub na Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia powstawały nowe gmachy, budynki szkolne, pomniki wielkich synów naszego narodu i miasta. W swojej pracy powstało Muzeum Ruchu Rewolucyjnego. W lutym 1959 roku z inicjatywy Komitetu Łódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi, Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych i Łódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu powołano Społeczny Zespół Porządkowania i Upiększania Miasta. Zapoczątkowano spontaniczny czyn mieszkańców Łodzi. 38 tysięcy łodzian posiada dziś książeczki pracy społecznej. 2,5 tysiąca mieszkańców uzyskało już zaszczytne odznaki uczestnika pracy społecznej. W pracach tych biorą udział wszystkie środowiska. Uczniowie obok żołnierzy, studenci, rzemieślnicy, komitety domowe. Zobowiązania pracy dla miasta podejmują osoby indywidualne i całe rodziny. ZMS-owcy dali swemu miastu 460 tysięcy godzin pracy. Efekt 5 milionów zaoszczędzonych złotówek. 1000 roboczogodzin pracy dali inżynierowie miejskiej pracowni urbanistycznej. Harcerze z Chówca Promienistych posadzili kilkanaście hektarów lasu przy ulicy Sianokosy. Tylko w pierwszym półroczu 1964 roku ułożono społecznym wysiłkiem ponad 17 kilometrów chodników. Spójrz, tak wyglądają dziś nasze parki. Tu możesz wypocząć po pracy wśród zieleni i kwiatów. Może i ty pracowałeś przy ich porządkowaniu, dając swój wkład w upiększanie miasta? Pracowałeś dla swego miasta, a więc pracowałeś dla siebie. Zasługą mieszkańców Łodzi jest zasadzenie 146 tysięcy drzew, 683 tysięcy krzewów ozdobnych i blisko 600 tysięcy sadzonek leśnych. W ostatnich 5 latach przybyło miastu 215 hektarów nowej zieleni. Dziś stawy Jana, całkowicie wybudowane w czynie społecznym, Arturówek, Park Sielanka, Młynek służą wypoczynkowi tysiącom łodzian. Jutro twoją pracą, twoim wysiłkiem powstanie wspaniały łódzki park rozrywkowy. Dziś korzystasz ze stadionu Metalowca, z urządzeń Chłyńskiego Klubu Sportowego, z basenu Anilany, włókniarza i startu. Tak wyglądał młynek jeszcze wiosną 1964 roku. A tak wygląda dziś, dzięki pracy mieszkańców, pomocy zakładów pracy i instytucji.
W mieście, gdzie zieleń i woda były odgrodzone murami fabrykanckich parków, słońce, woda i powietrze zyskały sobie prawo obywatelstwa. Słoneczne popołudnia i niedziele ściągają na łódzkie baseny tysiące spragnionych wody i wypoczynku. Tłoczno tutaj. Sam widzisz, miastu trzeba pomóc. Każda godzina, którą mu ofiarujesz, zwraca się tysiąckrotnie. Wróci do ciebie w postaci nowych ośrodków sportowych i wypoczynkowych, nowych stadionów, basenów, parków, skwerów. Tutaj, w muszli koncertowej, organizuje się dla ciebie masowe koncerty i widowiska. Dzięki tobie w 15 nowych szkołach tysiąclecia uczy się dzisiaj ponad 12 tysięcy łódzkich dzieci. Na cel budowy szkół zebrano w Łodzi już 220 milionów złotych. Z tych pieniędzy buduje się dalszych 15 tysiąc lat. W 54 społecznych świetlicach blokowych stworzonych społecznym wysiłkiem znajduje rozrywkę i opiekę łódzka młodzież. Nasze państwo wysoko ceni ofiarny wysiłek społeczeństwa. 4 kwietnia 1964 roku na wielkie spotkanie z uczestnikami prac społecznych przybyli przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i miejskich Łodzi. Z uwagą i skupieniem wysłuchano meldunków świadczących o ofiarności i zrozumieniu potrzeb miasta. Składają zobowiązania mieszkańcy Łodzi. Barbara Mikulska, przewodnicząca Młodzieżowego Komitetu Budowy Szkół, architekci, delegacja ZMS-owców, uczniowie, robotnicy, studenci. Ludzi zasłużonych dla społecznego wysiłku odznaczono zaszczytnymi odznakami uczestnika prac społecznych i honorowymi odznakami miasta Łodzi. Świętując, niechaj będą przykładem dla innych. Niech ich praca będzie następnym krokiem do budowy socjalizmu w naszym kraju. Każdy łodzianin w ubiegłym roku dał swemu miastu pracę społeczną wartości 44 zł. Suma czynów społecznych w dwudziestoleciu wynosi 200 milionów złotych. Patrz, tak wygląda dziś twoje miasto. Taka jest jego przyszłość. Każda godzina pracy, trud i wysiłek, któremu ofiarowałeś, służą tobie samemu. To dalszy rozwój Łodzi, miasta, w którym żyjesz.